wiesz, ja nie wiem, jak daleko chcecie w historię wejść, ale wiesz, wychowując się w komunistycznym kraju, film był jednym z takich elementów, przez który można było się nauczyć o resztę świata, ponieważ my nie mogliśmy podróżować. Także ja kochałem film jako formę poznawania innej ideologii i innego społeczeństwa. I wydaje mi się, że kino amerykańskie ukształtowało moją chęć wyjazdu do Ameryki i mieszkania w życiu i pewnie podświadomie jakoś, żeby się stać filmowcem. No wiesz, o to chodzi, że jednak aktorzy grają w filmach, nie? Także jest ciężko, wiesz, nie aktorowi zagrać film, wiesz, to można mi jako tak zwany background albo drugoplanowe role, gdzie wiesz, ktoś tam przechodzi przez ulicę albo coś takiego. Oczywiście, nie, to jest zupełnie, często się spotyka w kinie amerykańskim, że wiesz, ludzie, którzy nie są profesjonalnymi aktorami, mają szansę gdzieś tam przejść się po ulicy albo przejechać samochodem albo wiesz. Ale wiesz, no to jest jednak o aktorach film. To nie znaczy, że musisz być aktorem, żeby być dobrym aktorem. Jest wielu aktorów wiele karier się zaczyna z takiego nieprofesjonalnego terytorium. Nie? Ktoś, kto ma talent, się okazuje, że chce być aktorem i się jakoś udaje, żeby być aktorami. Także niekoniecznie trzeba iść do szkoły aktorskiej, żeby być aktorem, ale trzeba być aktorem, żeby być przed kamerą. Nie mam pojęcia, jakie reakcje były krytyków. Ja tylko wiem, że to nie jest film festiwalowy, to jest film doskonały na zimę. Dlaczego na zimę? Bo opowiada o świątecznej atmosferze ze śniegiem, z zimną pogodą. Słyszałem, że widzom się bardzo podobał film w Gdyni, także dla mnie tylko jest ważny widz, a nie krytycy, którzy są ludźmi nie za bardzo szczęśliwymi. Wiesz, ja nie za bardzo człowiek się zastanawia nad tym, żeby być guru, wiesz, ja próbuję żyć życie moralne i oczywiście jako reżyser Steven Spielberg jest moim ulubionym reżyserem. Tak, widz powinien wymagać treści, a nie specjalnych efektów. Filmy są wam robione dla was, dla widzów, a jak chodzicie na 300, jak chodzicie na Beowulf, jak chodzicie na takie filmy, które mają efekty, to Hollywood będzie produkował takie coś dla was. Także jest, dla was filmy są robione, wymagajcie więcej tekstu i więcej treści niż efektów i wybuchów i tak dalej.